Tekst piosenki napisałem w czasie bitwy o Monte Cassino. W środku nocy obudziłem Alfreda Schutza i kazałem pisać muzykę. On ruszał przy pianinie i napisał melodię. Potem obudziłem resztę zespołu i jeszcze w nocy zrobiliśmy pierwszą próbę. Pierwszy raz zaśpiewaliśmy Czerwone Maki 18 maja podczas polowego koncertu zorganizowanego, aby uczcić zwycięstwo. Suski śpiewał Gwidon Boruski, a refren wszyscy żołnierze odczytują słowa z transparentu wykonanego na kawałku kartonu przywitego do kija.